Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja i moja burza włosów postanowiłam dzisiaj postawić na troszeczkę bardziej rozwiany włos. I jakkolwiek być może dobrze wyglądam, tak po prostu nienawidzę, kiedy coś leci mi totalnie do oczu. A właśnie takiego typu, powiedzmy sobie, fryzura właśnie należy do takich, które lecą do oczu. Więc myślę, że się dłużej ze sobą nie polubimy. No ale dajcie znać chociaż, jak się w tym prezentuję. Jeśli chodzi o zawartość dzisiejszego odcinka, to tak jak widzicie po tytule, pokażę Wam, co przysłało mi Big Lossy w czerwcowym pudełku, które nazywa się Skin Factory, co może po samym tytule wskazywać na to, iż mamy mieć tam jakiś może ochronnik do naszej twarzy w postaci jakichś faktorów zabezpieczających nas przed właśnie słońcem na lato. Więc już Wam pokazuję, czy obym na pewno się nie pomyliła co do zawartości pudełka. Na początek może pokażę Wam dodatek, który przyszedł wraz z tym pudełkiem Big Lossy. Jest to taka przepiękna, można powiedzieć, prezencikowa forma opakowania od Pixi Cosmetics. I tutaj w środku w tym opakowaniu znajdujemy korektory pod oczy w formie takiego bardziej skoncentrowanego kamuflaża, jak i taki jeden malutki dodatek w postaci próbeczki pudru matującego. Te korektory przyszły w różnych kolorach. Ja na początku myślałam, jak to zobaczyłam, że są to różne produkty, ale nie jest to jeden produkt, tyle że w różnych wariantach kolorystycznych. Jestem ciekawa bardzo tych kosmetyków, ponieważ wcześniej nigdy nie miałam z nimi do czynienia, jedynie o nich słyszałam. Dlatego też jestem bardzo ciekawa tych produktów, no ale wiadomo, nie zużyję wszystkich gam kolorystycznych. Myślę, że wybiorę sobie tą, która będzie najbardziej do mnie dopasowana. A reszta powędruje do Was na najbliższe rozdanie, po prostu. Ja lubię się z Wami dzielić, lubię Was motywować, zachęcać, lubię, kiedy Wy również możecie coś testować, więc dlatego te wszystkie kosmetyki odkładam do osobnego pudełka i pójdą dla Was do rozdania na najbliższy konkurs. A tymczasem zajrzyjcie koniecznie na rozdanie, które trwa akurat na kanale, a to tak już poza, że tak powiem, programem. Pierwsze dwie rzeczy, które lądują w moich rękach, są to produkty z firmy Yasumi. Pierwszy z nich jest to Eye Puff. Nie wiem, jak to się czyta, ale jest to ampułka, jak możecie widzieć. Jest to ampułka, która działa przeciwobrzękowo, rozświetlająco i ma wzmacniać naczynka. Ampułka ta przeznaczona jest do stosowania w okolicy oczu, szczególnie na tak zwane gorki pod oczami i zasinienia. Ma ujędrniać, drenować i w efekcie ma właśnie zredukować obrzęki i zasinienia. Myślę, że forma ampułki tutaj jest rzeczą, która jest ogromnie na plus, ponieważ jest to, myślę, taki bardzo skoncentrowany produkt, dzięki czemu możemy mieć silniejsze oddziaływanie i dzięki czemu możemy być może szybciej uzyskać pożądany efekt. Więc jestem po prostu bardzo ciekawa tych ampułek i na pewno je przetestuję, zwłaszcza, że borykam się z cieniami pod oczami i jeżeli tylko mogę sobie czymś pomóc, to dlaczego nie? Druga ampułka, również z Yasumi, jest to witamina C w ampułce, która ma rozświetlać, jak to witamina C, redukować rumień oraz wygładzać. I ta ampułka z witaminą C przeznaczona jest do każdego rodzaju cery, szczególnie zniszczonej słońcem, z oznakami fotostarzenia się skóry, rozszerzonymi naczynkami i nierównym kolorytem. I tutaj mamy informację, że dzięki stosowaniu regularnie takich ampułek możemy zauważyć właśnie takie dość widoczne i namacalne efekty. Oczywiście też producent zaleca, aby po takiej kuracji ampułką użyć najzwyczajniej w świecie naszych produktów pielęgnacyjnych w postaci kremu, zanim przejdziemy do wykonywania makijażu. Jestem bardzo ciekawa tych dwóch produktów i myślę, że w najbliższym czasie je przetestuję. A jeżeli okażą się być produktem, który budzi kontrowersje lub takim, który naprawdę zasługuje na szczególne polecenie, to myślę, że również znajdą się w najbliższym filmiku, który będzie mówił o produktach, które szczególnie właśnie skradły moje serce i są takimi moimi hitami i faworytami. Kolejna rzecz, którą znajdujemy w pudełeczku Big Lossy czerwcowym, jest to krem regenerująco złuszczający do stóp i tutaj mamy wskazania do bardzo suchej, szorstkiej skóry stóp z nadmiernym rogowaceniem lub pękaniem. Ja myślę, że kobiety mają problem z stopami, nawet te, które regularnie chodzą do kosmetyczek na peelingi, pedikiry i tym podobne różne nasze wynalazki, to myślę, że i tak mimo wszystko my kobiety mamy troszeczkę większy problem ze stopami, z piętami niż panowie. Panowie z reguły mają stópki takie jak małe dzieci i to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego, no bo jednak nie oszukujmy się, że
aż takiej uwagi jednak do tego panowie nie przywiązują, a jednak mają te skórki takie słodziutkie. Ja również z całą pewnością przetestuję ten produkt, bardzo chętnie z niego skorzystam, żeby zobaczyć, czy również na moich stopach się on sprawdzi, bo pomimo tego, że nie mam jakiegoś problemu ze zrogowaciałym naskórkiem, ani jakimiś mega szorstkimi, suchymi piętami, no to jednak te stopy trzeba cały czas pielęgnować i o nie dbać, więc zobaczymy, czy ten produkt zwycięży z masłem Shea do stóp, bo jak na razie masło Shea robi po prostu cuda. Także przetestuję ten produkt i również będę dawała znać, jeżeli okaże się czymś godnym polecenia. I kolejne produkty to są już próbki i pierwsze, co mi wpada w ręce, to jest szampon. Szampon z firmy Beaver. Pachnie tak typowo jak produkty fryzjerskie. I jest to szampon, który ma nawilżać nasze włosy, nadawać im lekkości i miękkości. Oprócz tego ma też balansować wydzielanie się serum oraz przywracać równowagę skóry głowy. Jestem bardzo ciekawa również, aczkolwiek myślę, że taka mała próbka mnie starczy na bardzo krótko i mogę nie do końca mieć obiektywną opinię na temat tego produktu. Ze względu na to, że ja po prostu mam dużo włosów i dość sporo używam tego szamponu, żeby umyć głowę raz, gdzie myję ją za jednym podejściem dwa razy. Także myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Więc nie wiem, czy będę w stanie nabrać jakiegoś takiego obiektywnego spojrzenia na ten produkt. No i ostatnie dwie rzeczy, które tutaj mamy w pudełeczku, są to również, tak jak wspomniałam, próbki. Pierwsza rzecz jest to kremik. Jest to krem Synchroline Perky Pearl. Jest to rozświetlający krem na dzień z SPF-em 15, czyli jednak troszeczkę prawdy w tym filtrze ochronnym, który wydedukowałam, że może być, jest. Ma ten krem nadawać naszej skórze zdrowy wygląd, młody i promienny, niwelować oznaki zmęczenia, rozświetlać i ujednolicać koloryt naszej skóry. Jakkolwiek bardzo szumnie to brzmi, tak ja jestem ciekawa, czy rzeczywiście będzie chociaż odrobinkę widać jakieś rozświetlenie, bo powiem szczerze, że są niektóre kremy, które naprawdę widać od razu na twarzy po nich ich funkcje. Że rzeczywiście jak mają funkcję rozświetlającą, to już ta cera jest taka bardziej promienna i w zasadzie jeżeli ktoś nie ma większych problemów ze skórą, to po prostu może tak wyjść z kremem i tyle. I wygląda to bardzo ładnie i bardzo zdrowo. Więc jestem bardzo ciekawa, aczkolwiek tak jak widzicie, jest to taki malusi kremik. Myślę, że zależy jaką będzie miała wydajność, ale może na niezbyt długo posłużyć, więc szkoda, że jest taki mały, bo ciężko jest sobie wyrobić opinię na temat takiego produktu. Więc to jest taki troszeczkę minusik, że ten krem jest taki mały, no ale fajnie, że można przetestować coś nowego. I ostatnia rzecz, jest to również produkt z Pixie Cosmetics i jest to mineralny róż. I on wygląda bardzo ładnie, jest taki zgaszonym, ciepłym, brzoskwiniowym kolorem. Ja jestem bardzo ciekawa również tego produktu. Niedługo się zabieram do takiego zbiorczego testowania właśnie produktów mineralnych, bo również właśnie po Meet Beauty też dostałam do przetestowania produkty z Annabelle Minerals, więc jestem również ciekawa bardzo tych produktów mineralnych z Pixie Cosmetics. I to by było na tyle, moi drodzy. Pudełko czerwcowe się przedstawia w ten sposób. Zgadłam, że coś będzie z faktorem, by rzeczywiście był to krem, także dzięki temu możemy ochronić troszeczkę naszą cerę przed promieniami słonecznymi. Jest kilka produktów, które mnie zainteresowały, które bardzo chętnie przetestuję, szczególnie produkty z Pixie Cosmetics oraz produkty z Yasumi, które są do twarzy w postaci ampułek. Dajcie znać, które z tych produktów Wy chciałybyście przetestować, które szczególnie zwróciły Waszą uwagę i które chciałybyście po prostu mieć już. A ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie dajcie kciuka do góry, jeżeli lubicie tego typu filmiki z open boxem pudełeczek Big Glossy. No i nie zapomnijcie o tym, że na kanale aktualnie trwa rozdanie, w którym możecie wygrać maskarę z L'Oreal Sculpt The Fall/Wings. Więc koniecznie weźcie udział w tym rozdaniu, ponieważ ten tusz do rzęs jest naprawdę czymś bardzo fajnym. Także zapraszam Was na tamten filmik. A tymczasem żegnam się z Wami. Ja i moje niesforne włosy, które lecą mi na twarz i czuję się z tym bardzo niekomfortowo, ale jednak dobra mina do złej gry zwycięża. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i ślę Wam moc pozytywnej energii jak zawsze. Trzymajcie się, pa!